to auto jest większe i szybsze niż twój M-Pakiet. 450 koni, 1300 Nm w dieslu. Ford F350. Ford F350. Trochę podobny do naszego, ale nie. De facto ten sam model, ale zupełnie inny samochód. Jest to F350 Super Duty w kabinie pojedynczej. Na bliźniaku. Oznacza to, że ma zupełnie inny tylny most i zupełnie inny przedni most. Dużo mocniejszy, przyzwyczajony do cięższej pracy, nie? Taki miała przód Godzilla, zanim została zmodyfikowana. Tak, dokładnie tak. Dokładnie taki przód miała. Miała dokładnie takie lampy, taki zderzak, taki grill. Plastikowy de facto, no ale zderzak jest metalowy. No ale kurczę ty, to niby mały singiel, a jednak duże auto, nie? Ja mały nie jestem, a kurde mam po cycunie. Samo maska, to jest w standardowym zawieszeniu, to nie ma nic no, podniesionego czy coś, nie? Dokładnie. No i tak jak mówię, ciężarówkowe koło, aluminiowe z rozstawem ciężarówkowym. No i oczywiście sztywny most przedni z dołączanym napędem na 4 koła. To już od modelu 2500 chyba, nie? Tak, jest tak. Tutaj jest są, on jest chyba nawet na leciutkim, delikatnym lifcie, tak jak jest nasz RAM 2500. Bo są pokładki pod sprężyny. A jest, dlatego ciut wyższy, dlatego on taki duży jakiś. No. That's what she said! F350 XLT wersja. A jeśli chodzi o single, nie było wyżej nic niż XLT. Można było sobie jedynie doposażyć, bo tutaj skóry być nie mogło. Tutaj taka magiczna liczba 6,7 litra V8, turbina, 450 koni mechanicznych i 1300 Nm. To jest jako V8 tutaj, tak? To jest V8. A, bo widzisz, bo w ramie... W ramie jest Cummins 6,7 tak, litra, rzędowy, szóstka. Rzędowy właśnie. Tak, no. Ale tu jest V8 i General Motors też jest V8, w tym ich turbo dieslu. No to bardziej mi się tu podoba jak tak. No mi nie. No. Dlaczego? Bo co, bo V8 nie? Tak? Nie, lubię rzędowe szóstki. A, bo ty jakoś kurde tak samo chwalisz te 3-litrowe jakieś... Super są. Tak, super. Jak się popsują, nie? Ha, to No właśnie, to. Ekologia. To się już wpadła. No ale tu się leje bajura, ewentualnie ropę naftową, ewentualnie olej opałowy. To nawet chyba pojedzie na tym, na oleju normalnie rzepakowym. Na rzepakowym nie pojedzie, bo to nie ma rzędowej pompy wtryskowej. Tu jest common rail, pani. To nie poleci. No i tyk na wejście tego samochodu do kontenera. Ten panel jest zdejmowalny, odkręca się jedno koło od bliźniaków i ten samochód tak wjeżdża do kontenera. I ładnie butniczki się odkłada na paczkę, kółeczko na paczkę, jedziesz sobie w całości. I po temacie. Ale jedno trzeba koniecznie zdjąć. W ramie na przykład w czwartym i piątym genie już nie do wykonania, niestety. Transport będzie droższy. Statek typu Roro. Ale tutaj już Bayer zauważyłem, bo ta klapa jest taka troszkę już... Tak. Że posiada stopień. O. To już dla babci. Tak to z partyzanta się wchodzi, ale Kuba niestety musi już sobie poradzić z patyczkiem, bo to człowiek starej daty. Te 5 otworów tutaj jest przygotowanych pod siodło do ciągania przyczep. Tutaj jest w ogóle fajna rzecz, bo tutaj jest normalnie prąd. Bo to jest hamulcowa, nie? To już jest część hamulcowa, to jest część oświetleniowa. Tak. I wszystko. Tu się nawet włącza te LEDy. O, nawet włączyłeś? No. Ja cię kręcę. Ty, no takiego auta, kurczę, no w Polsce, no kurczę, to ciężko rzadkość, świadczyć. To mega rzadkość. Dobra, to odpiszmy maseczkę. To nie będzie ciężko. A nie. Niekoniecznie, bo maska jest aluminiowa, więc nie może być ciężka, proszę pana. Ale super jest. Turbo diesel V8. Power stroke, wielki wylew. Ale tu tego na... Nawalone jest. Strasznie dużo. Patrz, to jakaś chłodnica. A to interkulorowa, dobra. Mhm. Ale to jest naprawdę serce takie, które powoduje szybkie spalanie opon. Ale paliwa o dziwo nie. Właśnie, właściciel tutaj się chwalił bardzo małym spalaniem. Mówił przy spokojnej jeździe, jak jedzie solo, to jest 10 litrów... Bajury, barbeluchy. Ale mówi, że z przyczepą 14, co mi się, kurczę, wierzyć nie chce totalnie. Znaczy, no auto na pewno potrafi, bo jeżeli ma taką moc i 1300 Nm, to sobie nie wyobrażam, jak to... Ale by się fajnie bąki kręciło. Ale na przykład, co to jest? Jeden akumulator, a tam jest drugi akumulator. To jest ciekawostka w ogóle, czyli zużycia filtra powietrza. Jak w Hammerze H1. Póki ma otwartą maseczkę, odpalmy go. No tak właśnie już chciałem mówić właśnie, żeby go zagulgać. Hehe, czekamy, bo świece grzeją. A już, dobrze. No, chodzi specyficznie jak grzechotnik, nie? No ale i tak nie. Kultura pracy jest całkiem przyzwoita, nie? Hammer bardziej klepacza, bo ma normalną pompę zwykłą. No tak, ale ty nie... Hammer mógłby pojechać na rzepaką. W Hammerze mi się zdarzyło, że jechał na... Rzepaku, no. Tak, jechał. Pewnie, że tak. O. Z
tyłu nie słychać kompletnie nic. Absolutnie nic. Kręcimy dzisiaj dla was kolejne materiały na YouTube, ale na co dzień zajmujemy się importem samochodów z USA i Kanady. Także jeżeli chcecie spełnić swoje motoryzacyjne marzenie, zapraszamy do kontaktu. No widać, że w środku to jest taki zwykły samochód do pracy, ale tak, regulacja kierownicy jest. Wajcha do zmiany biegów jest. No jest, tempomat jest. Nie, no jest trochę. On ma bardzo wygodny fotel. Strasznie wygodny fotel. Jest serio wygodny ten fotel. Nie wiem dlaczego, ale jest fajny. Wnętrze Forda 350 super obowiązek. Tak jak tu jest napisane. Ekran duży, tak jak w naszym. I generalnie największy ekran, jaki był dostępny w tej generacji. Jakieś tam gniazda zapalniczki, jakieś USB, jakieś 12-woltowe też. Asystent pasa ruchu. Mamy tempomat do jazdy z górki, żeby samochód nam sam hamował wtedy, kiedy zjeżdżamy sobie z góry w terenie offroadowym. Mamy tutaj taki dymek wpisany w kontrolkę hamulca. To jest tak zwany retarder. I retarder to jest urządzenie, które pewnie znają w zdecydowanej większości kierowcy ciężarówek, to jest wspomaganie hamowania silnikiem. Czyli zawory zamykają się i otwierają w cyklach takich, żeby spalinami jakby i kompresją hamować silnikiem, żeby samochód miał po prostu łatwiej na wzniesieniach, jeśli chodzi o zjeżdżanie z nich. Napęd na 4 koła mamy dołączany, może być ewentualnie stały z reduktorem. Skrzynia Wajcha od skrzyni 10-biegowej. Oprócz tego, że zegary wyglądają tak dokładnie samo jak w F150, 200, 350, na przykład w naszym, to tutaj mamy jeszcze wskaźnik ciśnienia do ładowania. Od zera wyskalowany do 40 PSI. Odpalmy go sobie jeszcze raz. I to odpala w ogóle. To jest w ogóle super. No powiem szczerze, ciężarówka, ale taka fajna i wygodna do użytkowania. No ciekawostka, nie? Bo tutaj, no jeżeli ktoś potrzebuje samochód do pracy ciężkiej, no to nie ma nic innego. A my dziękujemy wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do widzenia. Pa. Cześć.